Cześć, z tej strony Jasiek. Na co dzień jest tak, że to wy spełniacie moje marzenia związane z YouTube'em, związane z występem na przykład Voice Kids i tak dalej. Dzisiaj odwrócimy te role i to ja będę spełniał wasze marzenia. A ja już wam mówię, ale najpierw zadzwonię do któregoś z was. Pamiętasz, jak trafiłaś na mój kanał? Poleciła mi ciebie moja koleżanka. A jak powiedziała? Powiedziała, że to taki przystojniaczek, czy bardziej ci powiedziała, słuchaj, jest taki gościu, wkurza mnie niesamowicie? Nie, powiedziała, że jesteś bardzo fajny i super nagrywasz filmiki. To było właśnie jakieś 5 lat temu, nawet nie wiem. Odpalamy w takim razie magiczne narzędzie, jakim jest Photoshop. Jazda z tematem. Poprosiłem was, żebyście napisali swoje marzenia. 1000 komentarzy! 1000 marzeń wysłaliście. Czy was totalnie... Moje marzenie to polecieć do USA i do Kanady i polepszyć swoją wiedzę w montowaniu filmów. Z całuskami Kinga. Wytnijmy na samym początku Kinga. Wyrwijmy ją z tego pokoju. Airplane Inside. Stajemy to tu. Ty oparta o fotelik. Lecisz do USA jak królewna, jak księżniczka normalnie. Kopiujemy Los Angeles. Tadam! Kinga, marzenie spełnione. Oto ty szczęśliwa. O, ale szczęśliwa. Jeszcze ci tutaj podkręcę uśmieszek, żeby było wiadomo, że jesteś szczęśliwa. Bilecik do Stanów. Raz. Chciałabym, by mój kot wyglądał groźnie. Z całuskami, Natalia. Mamy kotka. No, wygląda bardzo miło. Wiem. Evil Eyes. Już jest groźny i jeszcze potrzebuje kłów. Jak są kły po angielsku? Ty, saninę. Okej. Okay. Czekaj, inaczej kieł. Tusk. Tak, właśnie tego potrzebowałem. Tusk. O mój Boże, jaki groźny kot! Nie, no nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to właśnie. I teraz musi nam to ładnie wdrażać. Myślałem, że jestem mistrzem Photoshopa, a tu jednak nie. Chociaż jakbym zobaczył takiego kota z takimi dziwnymi jakimiś drewnami wbitymi w buźkę, to bym się przestraszył. Chciałabym być piosenkarką i śpiewać na scenie. Z całuskami, Patrycja. Jak śpiewać na scenie, to tylko Krzysztofem Krawczykiem. Jeszcze tu ci wytniemy tą ścianę, bo przykro mi, ale pokoju nie weźmiesz na koncert. Patrycja, no popatrz na to, no. Spełnione marzenie, aż ci tak zazdroszczę, tak ci zazdroszczę tego. A ja zawsze chciałem się najeść. Z całuskami Klara. To chona kepsa. Po pierwsze, wyrzuć to jabłko, jabłkiem się nie najesz, co ty? Zjedz hamburgera i od razu lepiej, tylko czekaj. Nie, to teraz masz większą głowę. Czekajcie, muszę to rozkminić. I proszę, najedzona. Ej, zorganizuj mi ślub z Park Jiminem z BTS XD. Z całuskami Ola. Bierzemy twoją twarz tutaj. I teraz mi pokaż, który to jest Park Jimin. No kurde, ty. To są różni ludzie. Te. Macie moje błogosławieństwo. Powodzenia w związku. Chciałabym być po prostu szczęśliwa. Codziennie spełniam te marzenie i prawie zawsze się udaje, ale dobrze by było też umieć latać. Z całuskami Weronika. No tak, szczęśliwy człowiek to latający człowiek. Dlatego jest tak mało szczęśliwych ludzi na świecie. Proszę bardzo, mogę ci zabrać skrzydła anioła, ale moi drodzy, ty dostałaś skrzydła jakiegoś gołębia, to jest o wiele fajniejsze. Patrzysz sobie w niebo, a tam normalnie wesoła Weronika sobie lata. Bolało jak spadałaś, bo chyba jesteś gołębiem. Chcę cię przytulić, tyle. Możesz przerobić. Z całuskami Weronika. To muszę tylko znaleźć jakieś swoje zdjęcie, które wkleimy. Proszę bardzo, tadam, przytuliłaś mnie. Nie, no dobra, żeby nie było ściemy. Podchodź ciebie i polecieć do Stanów. Wszyscy do Stanów by lecieli, no. A kto poleci na mnie? Chcę się ożenić z moim crushem i mieć szybką przemianę materii. Pozdrawiam z całuskami Weronika. O kurde. Halo? Masz prąd? Właśnie nie, wywaliło mi prąd.
Przez ten cały prąd, że mi tak nagle go wywaliło, to niestety zniknęło to nagranie, jak robiłem to zdjęcie, ponieważ tutaj Weronika chciała się ożenić z Crashem i mieć szybką przemianę materii. I się długo zastanawiałem nad tym, jak można zrobić w Photoshopie szybką przemianę materii i stwierdziłem coś takiego, dobra, Crash, nie chciało mi się wycinać tutaj włosów tak szczegółowo, więc postanowiłem, dobra, zostanie blondynką koleżanka. No a co? To jest materia, to jest zdjęcie materii i po prostu przyspieszyłem to. Jest takie szybkie, że aż rozmazane, bo jak coś jest szybkie, to jest rozmazane. Teraz po to z jakąś super osobą i możesz jeszcze być ty, żeby nie było... Czekaj! Czyli napisałeś, że chcesz foto z jakąś super osobą, a obok jeszcze mogę być ja. Masz pomyślane przecież, to super osoba, Janusz wasz, czyli ja, to jest to samo. Aż się wkurzyłem. Na czerwono zmienia się pogód, bo się wkurzyłem. Moim marzeniem jest bycie konduktorem z całuskami Agnieszka. Chcesz być konduktorem? Ja się to załatwię. Chciałabym być rzeźbą z całuskami Martynka. Wenus, Milo. Ty się ciesz, że tą zabraliśmy Wenus. Bo jeszcze jest jedna Wenus. Z Willendorfu. Ty się ciesz, że ja cię Wenus z Willendorfu nie zrobiłem. Cyk. O nie. To jest takie... Dobre! To jest takie dobre, tak. Chcę zdać do następnej klasy z całuskami Hela. Z pozytywnym nastawieniem lepiej będzie ci się żyło i zajdziesz dalej, a jak nie zdasz, to będzie przynajmniej śmiesznie. Co zrobić, by zdać do następnej klasy? Weź koreczki. Koreczki, kurde, widziałam właśnie, kiedy wszyscy znajomi mówili, że jak im nie szło, to wzięli koreczki. To są koreczki? Okej. Okay. Nie wiem, jak takie małe kanapki mają sprawić, że człowiek będzie mądrzejszy, no ale... Moim marzeniem jest wydać swoją książkę i z całuskami Weronika. I cyk, pięknie zrobione. Weronika Richert, 1001 powodów, za które kocham Jasia. Przepyszne, tej książki nie może być przepyszne. Chciałabym być z nim na zawsze. Z całuskami Martyna z chłopakiem. Przepraszam za ten czarny humor, ale no musiałem, jak to przeczytałem, to musiałem po prostu. Jako dziecko chciałam również umieć latać, mieć skrzydła. Z całuskami Dominika. To kolano ci trzeba jeszcze zgiąć, bo wybacz mi, ale nie można tak latać z taką nogą. Uwaga, uwaga, samolot zaraz w ciebie wleci, o nie. Czujecie to? Jako dziecko zawsze chciałam być syrenką. Z całuskami Dominika. Syrenka. Spotkasz Shona Mendesa XD z całuskami Sylwia. O! Lata może nie taka jak moja, ale się chłopak widać, że stara, więc to doceńmy. Przychodzi Shawn Mendes i mówi: hej Sylwia, jestem Shawn Mendes i popatrz, to jest moja klata. A wtedy ty sobie myślisz, że Shawn Mendes, byłoby tylko jeden przystojniak. Zawsze chciałabym być wyższa i mieć popsa. Z całuskami Wiktoria. Dobra, już jesteś wysoka, to teraz jeszcze tylko potrzebny ci do szczęścia. Moje marzenie to wakacje na Malediwach. Słońce, niebo, serduszka, samolot, ziemia. Z całuskami Amelka. Życzę udanych i miłych czasów. Wróć wypoczęta. Moje marzenie jest, żeby spełniły się moje wszystkie marzenia. XD, 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 XD. Z całuskami Nikola. O ty cwaniaro, o ty, a to mnie zagięłaś. Być blondi, chociaż na jeden wieczór. Z całuskami Kinga. Jeszcze nigdy nikomu nie kolorowałem włosów, ale postaram się to zrobić. Może mi wyjdzie, może nie. Tadam! Chciałabym, aby ten stadion miał na środku lasagne. Kocham lasagne. Z całuskami Martyna. Jest stadion i jest lasagne tam na środku. Nie no, żartuję, nie mógłbym wam tego zrobić, bez przesady. Janeczek, patrzcie co teraz zrobi. Musimy być sławnymi celebrytkami, które zasłaniają twarz od świateł i fotoreporterów. Z całuskami Kinga. No to proszę, już z was robię sławne celebrytki, kochane. I na tym czerwonym dywanie będziecie wy.
To by było na tyle, jeśli chodzi o spełnianie waszych marzeń. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I ja was zapraszam także na moje inne filmy. Kliknijcie tutaj albo tutaj, takie fajne są. No. Ten jest fajny, bo to jest takie wyzwanie fashion. Natomiast tutaj, tutaj nie wiem co wstawię, ale też jest fajny. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Jest jak jest, choć nie rozumiem, to nie waham się.